No i siema, witam was za sterów Hajki, ja i moja buza. Zapraszam was na małe intro. A więc, mamy sobotę 08.08.2021, godzina 13:30 i jedziemy na zlot do miasta Płońsk, nie Płock, nie mylić z Płockiem, tylko do Płońska. Jakiś motopiknik znalazłem na Facebooku, na grupie Złoty Motocyklowe Polska, chyba tak bodajże, Złoty Motocyklowe Polska. Znalazłem plakat z motopikniku i przejazd po całym mieście Płońsk. Generalnie zbiórka jest podobno na godzinę 14. Na 14 myślę, że się nie wyrobimy, tylko będziemy jakieś 15 po, bo dlatego, że dosyć późno znalazłem ten plakat w ogóle, a właściwie to o godzinie 12. Ja do Płońska mam 50 km. Napisałem na swojej grupie motocyklowej, kto ze mną jedzie. Odezwał się ze mną mój kolega Kasper. Zobaczymy, ile motocyklistów będzie, jakie motorki się pokażą, jak będzie wyglądała impreza. No sam jestem ciekaw, nie byłem akurat w Płońsku, nigdy tam na żadnym zlocie motocyklowym. Przynajmniej tyle wyczytałem na plakacie. Ma być jakiś koncert, nie wiem jaki koncert, nie wiem kto gra. Ja wam gdzieś ten plakat tutaj pokażę i zobaczymy, co to będzie. O, jechała policja. Mam nadzieję, że nie pomyśleli, że im pokazuje faka. To był palec wskazujący, a nie środkowy jakby co. Generalnie o 14 podobno miała być parada motocyklowa przez całe miasto, a więc myślę, że na 14 się nie wyrobię, a nie uda nam się złapać tej parady pewnie, bo ja miasta Płońsk praktycznie w ogóle nie znam, nie wiem jakimi drogami będzie się poruszała ta parada. O, i zasięg straciłem, muzyka się skończyła. Wczoraj cały dzień lało, ja myślałem, że nic z tego nie będzie, a dzisiaj przeglądałem pogodę i na dzisiejszy dzień ma być śliczna pogoda. Tak jak teraz, czyli zachmurzenie, czyli super śliczna. I czwóreczka. I numer 5. Fajna droga nowa. Skręć w lewo. Czekaj. Czy zdążymy? Do Modlina jedziemy. Jeszcze raz. Do Modlina jedziemy na tor. 3 godziny jedziemy? Kurde, nie słyszę. No powtórz jeszcze raz, przyciszyłem muzykę. Do Modlina jedziemy. Czy do Modlina? A. Nie, do Płońska. A po to tam? Co? Po to tam. Tam jest motopiknik dzisiaj. A ja wysyłałem ci przecież plakat na grupie. wiedziałem, czy tam jedziemy, czy nie. Tam jest w ogóle parada o 14, ale się nie wyrobimy na 14. Bo zostało 15 minut, a zostało 25 km. Tam jest zlot motocyklowy normalnie. Także coś fajnego. Próbuję się skupić, ile jeszcze jest kilometrów, ale widzę, że jeszcze mamy 8? Kurwa, 9 kilometrów. Mamy jeszcze 9 km do ronda. Ja pierdzielę. To naprawdę już nie zdążymy. Mamy już 14:05, także cała brygada motocyklistów na Płońsku już po prostu wystartowała. Nie mam pojęcia, gdzie mogę ich złapać, tak szczerze mówiąc. Pojedziemy sobie gdzieś w centrum, więc może tam mi się uda gdzieś ich przypatrzeć razem z Kacprem. Trudno, tak czy siak i tak się udajemy w miejsce, które tam napisali na internecie. Tam, gdzie miała być teoretycznie zbiórka do godziny 14. Będziemy 15 po. Ja to nie wiem, ja to całe życie jestem spóźniony. Gdzie bym nie jechał, to zawsze się muszę spóźnić po prostu. Albo na styk jestem totalnie, nie? Panowie, ja widziałem plakat na Facebooku, że dzisiaj jakiś piknik tu jest, tak? Motocyklowy. I teoretycznie tu miało być spotkanie o 14, a mamy 15 po. A ja nie wiem, jaką trasę oni wybrali. I tutaj nikogo nie było, nie? No to ja tak samo. Jejku, jejku, jejku. A gdzie jest później ta zbiórka? Też nie wiecie, nie? A na tym plakacie nie pisze, gdzie jest później zbiórka? Miejsce jest. A plakaty ja właśnie nie wiem. Widziałem plakat, ale później nie było. No mi ten plakat dopiero o 12 dzisiaj wpadł tak w ręce, nie? Ja mówię, dobra, to jedziemy, mamy 55 km. A nie, dobra, ja mam ten plakat zapisany, bo ja sobie na grupie go wysłałem do chłopaków. No, no, no tak czy siak, generalnie to musi być tutaj na tym boisku. To wszystko pokazuje, że to jest ten teren. Serio. No, że to jest teren w ogóle tego całego pikniku, nie? Dobra, trudno, parada mi ominęła, ale chociaż resztę bym zobaczył. Każdy z tych osób, która tutaj jeździ, to jeździ swoim prywatnym autem po prostu i rozumiem, że sobie wykupiła jazdę. Może sobie jakiś samochód użyć, albo po prostu jest taki dzień, że akurat teraz jeżdżą Toyoty same, nie? Słuchajcie, co tu się stało? Czemu jesteśmy na lotnisku w Modlinie? Na torze w Modlinie? Co tu się stało? No, była akcja, że piknik motocyklowy w Płońsku, a ja nagle się znalazłem w Modlinie. Czemu, co i jak? Już wam opowiadam. Słuchajcie, jest taka akcja, że okazało się, że ja głupi, ale nie tylko ja, bo kilka motocyklistów walnęło się i przyjechało nie tego dnia, dobrze pojechałem? Tak. Słuchajcie, kilka motocyklistów walnęło się i pomyliło dzień organizacji motopikniku. W tym ja. W tym byłem ja. No posłuchajcie, no chciał, nie chciał. Pojechałem z Kacprem, spotkaliśmy kilku innych motocyklistów i się okazało, że piknik jest dopiero następnego dnia od 14:00. Czyli jutro. Generalnie, czyli jutro. Nie spojrzałem na konkretną datę. Ja myślałem, że 08 jest dzisiaj, a 08 jest dopiero jutro. Więc co? Siłą rzeczy musieliśmy wymyślić coś innego. Wymyśliliśmy, że przyjedziemy sobie do Modlina, bo jesteśmy i tak już prawie 30, chyba 5 km od Modlina. Że pojedziemy sobie na tor i zobaczymy sobie, co tam słychać na torze, tak? Czy może jacyś motocykliści dzisiaj jeżdżą, czy coś. Więc pojechaliśmy, przyjechaliśmy, motocyklistów nie było, jak na widocznym filmie, który był przed chwilą. Jeździli dzisiaj sami kierowcy rajdowi aut osobowych. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pooglądaliśmy i co, i zawijam się do domu. Mamy prawie 70 km, bo nawet ponad 70 km w kierunku domu i tak nam dzień mija. No powiem wam szczerze, że uśmiałem się. Byłem napalony, że dzisiaj będę na motopikniku, a to okazuje się jutro. A ja jutro okazuje się, że nie mam czasu i nie przyjadę na motopiknik. No co, no trudno, słuchajcie, i tak nie ma czego żałować. Każdy kilometr, każda sekunda spędzona na motocyklu jest dla mnie spełnieniem marzeń. Spełnieniem marzeń, normalnie jestem mega szczęśliwy i tak nawet w tym momencie, jak do was rozmawiam, mówię i prowadzę sobie jedną rączką swoją buzę. Jestem mega spełniony.